Nie śmiesz tego? Nie. Ale mi wybór dało, o ja pierdol. Starion, Celika. Ja mam miatę. Dobra, chodzi, że mam Celika. Jak coś. Wziąłem to, to Celikę. GT4. O, czerwony team. To już wygrywamy. Boże, ktoś goferem startuje. Czym? Golfem? Zostawka golf i supra. No, też miałem wybór golfa. Ach, ale emocje. Ale wyścigi od takimi starymi gratami są fajne. Jakby zobacz, znaczy widzisz jakie to są super, to nie są ten JZA 80. No wiem, wiem. Co to są okrążenia, dobra. Dobrze, wziąłem auto za pewno 4 koła. Miata... Miata is always the answer. Tylko to chętnie wszystko skręca. Pierdzi strasznie. Wszystkie... Celika moja też. Fajna taka Celika była z nawiedem 4. Kosztuje teraz tak twój dużo pieniędzy, że... No właśnie, trochę mi się to odjechali. O co my się w sumie teraz ścigamy? Pagani. Serio? Okej. Okay. A to już nie. Nie. Znaczy, no drugie będę miał, to wystawię na sprzedaż na ryneczku już Lidla. A to one się dublują, jak drugi raz wygra? No. No. No co nie po tym wyścigu, co się tam bronko ścigaliśmy i tam... I tymi, czym się tam ścigaliśmy. Co nie mogliśmy wygrać. LFA. Ja się ścigałem, a ty jechałeś tam wtedy korwetą. To wtedy mi z Will Spino wypadł akurat ten Wire. BC. Ciekawe czego jest BC. Od British Columbia? Nie wiem, zobaczysz. Jak już wygramy. Nie, też jest tam BC po prostu. Wszędzie jest BC. O, nie wiem, czy tak liczyłem checkpoint. Bez ceny, aha. Zaliczyłem. Jezu, tu trójkę ledwo co się wrzuca. Nie pierdę to na mnie. A bo ta Celika ma po prostu super długą skrzynię. Wygodne są takie w tych naprawdę. Wrzuca się ten wiek i jedziesz po tych napiętach. Nie, czwórkę wrzucam. Uwaga. A na asfalcie. Fajnie ci też samochody brudzą, takie słodkie jest. Satysfakcjonujące, jak mam bardzo ujebany samochód, to się czuję tak dobrze. W prawdziwym życiu nie czułbym się tak dobrze. Brudny samochód, to szczęśliwy samochód. Tak.
Tylko, że Angelika mieszka koło tej fabryki betonu i mam kurwa samochód zacementowany od spodu. Nie wiem, czy to przed zimą niedobre, może wydawać będzie mniej. Tak, kurwa, budżetowa konserwacja. Ja pierdolę, zawsze na tym zakręcie mam wrażenie, że ta woda mnie tak hamuje, że nie muszę hamować. A potem ale banda. Tak, tak nie jest. Potem banda. Dotknięcie podczas driftu. Drift tapa zrobiłem. Zresztą chociaż nie dają wyboru tych samochodów przy tym rentalu, tylko zawsze jest jeden. Niedługo będziemy, wiesz, ja tu miałem 4 do wyboru bez rentalu. Także pograsz dosłownie tam, nie wiem, 2 godziny i masz nagle tyle aut, że... No chyba wygramy, nie? No myślę, że tak. Wazeliny. O, wheel spin. Ja też. Boże, znowu. Dostałem wyścigową fiestę. Rajdową. No ja 50 tysięcy. Na co za 50 tysięcy? I zobacz, ile masz hajsu już. Nie wiem teraz. No wkurza mnie to, wolę samochody różnorakie losować niż 50 tysięcy. Podejrzewam, że już z bańkę masz. No ale 50 tysięcy to 10 płotków rozjeżdżasz. Na górze teraz powinieneś mieć na górze. WCR. 666 tysięcy. No to spok... Dzięki. Możesz to mieć to spokojnie kupić na przykład S15 i zrobić to drift. Jeszcze ci zostanie połowa tego. Oj, więcej. A jest multiply, da się zrobić tym na tym? Multiply nie ma, ale możesz zrobić we wszystkim praktycznie tył na tym. To jest kurwa mokre marzenie płechy. Po prostu bierzesz auto i jest Opel. Ascona. I możesz sobie, a tam wychodzą w standardzie tył na tym. To muszę zrobić jakiś głupi driftowy. Taki ja zrobiłem S15 z 2JZ. No uda. No ale coś musiałem mieć, nie? LFA do driftu. Ty tam ścigaj, a nie marzysz. Mnie stać. Mógłbym teraz w tym momencie kupić sobie drugi LFA i zrobić się do driftu w tej grze oczywiście. W tym momencie ceny LFA tak 3 baniek nie mam tak pod ręką. Grządki tutaj gruz. Grunt. Ej, wiesz co możesz zrobić? E36 z turbo do driftu. Jeżeli da się zrobić każdy element karoserii w innym kolorze, to mogę zrobić. Da się, możesz zrobić w ogóle swoją tą. No wiem, śmieję się. Widzisz, mógłbyś odsterować swój samochód. Albo wiem, tego nikt nigdy nie grał. E30 Mikinka Project plus V8 M64 bądź M63 bądź M62 B44. Nikt tego nigdy nie zrobił. Daj się wyprzedzić, kurwa, bo wewnętrzny jestem, nie masz szans. Zobaczyliśmy trochę.
Ugryzłem go w kostkę. Zabolało. Jak dał mi pojechać przodem. O, ale się udało. Jezu, musiałem dosłownie zahamować w środku zakrętu, wpaść w poślizg, żeby trafić tego checkpointa, byłbym tak wkurwiony. Czego my właściwie tymi samochodami jedziemy po tej trasie? Nie wiem, ale fajnie jest. Znaczy ta selika to sobie fajnie nie rada. Strasznie długie okrążenie. Jak wrzucasz kolejne bieg i obroty spadają do 500. Tak. Mnie ostatnio dziwiło to, co Maciek mówił, że on musiał sprężyny wymieniać i tyle roboty, żeby zrobić 7000 obrotów w BMW. No ile one się seryjnie kręcą? No bo do 3 litrówka to już nie tak prosto. No do ile one się seryjnie kręcą? 6500, a może na to mniej. Kurwa, taki dieslowaty trochę. Moje 2,5 do 6,5 się normalnie kręci. Moje 3,0 się kręci 7250, dlatego tak się dziwiłem trochę. Może dlatego jest różnica w mocy, to 20 koni teoretycznie. No. W serii, że się kręci do pojebanych punktów. Ale żeśmy to zrobili. Kurde. Nie, fajny ten. Spodoba mi się to Toyota. Fajnie, to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. O, jeszcze Will Spina mam. Boże, daj ta samochód. Na jakąś inną wersję dostałem w tym momencie tego, tej Pagani. Bez... 16 punktów doświadczenia mi to poziom zabrakło. Kurwa.